Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj miał być całkiem inny odcinek, ale chciałam Wam tutaj pokazać, bo w nocy ocieliła nam się w końcu ta nasza krowa. Ciele się tutaj skrzętnie za nią chowa, także będę musiała tutaj krążyć, żeby je Wam pokazać. No jest to taki instynkt, taki odruch, że ciele zawsze chowa się za matkę. O, teraz akurat tutaj wyszła, pokazała się. Jest to jałóweczka, także na pewno zostanie tutaj u nas na matkę, jak wszystko będzie dobrze. No, tu jest ta druga, o której też mówiłam. Nie jest to córka tej wycielonej krowy, ale mimo wszystko też tutaj, zobaczcie, jak ona pilnuje, jak adoruje. No, zwierzęta w naturze mają bardzo silny instynkt stadny. Trzymają się razem i powiem Wam, że jak pojawia się nowy osobnik, nowe ciele jak się rodzi, to wszystkie go obwąchują, przyjmują go do swojego stada. No i starsza młodzież, powiedzmy takie jak ta jałówka, pilnują, jeżeli są one w warunkach naturalnych, gdzie mogą spodziewać się ataku jakichś tam wrogów naturalnych typu wilki, czy tak jak w górach bywa, że niedźwiedzie, to zbijają się w taką grupę. Cielęta zawsze są w środku, a na zewnątrz są starsze sztuki, dorosłe sztuki. Matka zawsze porykuje, pomrukuje, żeby ciele czuło, do której krowy przynależy. No i też tak Wam powiem, że zaraz po porodzie, jak tylko krowa się ocieli, bardzo dokładnie wylizuje ciele. No i ma to na celu przede wszystkim szybkie pozbawienie zapachu. Też jest to właśnie takim naturalnym odruchem, instynktem. Pozbawienie zapachu, żeby naturalni wrogowie nie wyczuli, że gdzieś tam właśnie narodziło się młode stworzenie, bo jest ono bardzo narażone, taki maluszek jest narażony na ataki drapieżników. No i też wylizywanie ma na celu poprawienie krążenia, że tak powiem, pobudzenie mięśni do szybszego wstania. Taki maluch jest w stanie pół godziny do godziny po wycieleniu już stać o własnych siłach, biegać za matką, ale mimo wszystko jest jeszcze osłabiony, bardzo narażony na atak różnego rodzaju właśnie szkodników. Jak widzicie, tutaj ma ona potężne wymię zebrane. No i powiem Wam, że mimo iż jest to krowa czerwona rasy Limuzin, świetnie się doi, no śmiało mogłaby tutaj iść w konkury z czempionkami mlecznymi, bo doi się rewelacyjnie, aczkolwiek strzyki, no nie chcę tu bliżej podchodzić, bo ona i tak, mimo iż jest oswojona, nie da do siebie za bardzo podejść, bo poczuła, tutaj chodzi cały rok na luzie, ma dziecko, no i odchodzi, no odchodzi na bok, chowa się w naturze, one właśnie jak się wycielają, to idą sobie gdzieś tam na bok, w zaciszne miejsce. No i też wiadomo, że takie naturalne wycielenia są najlepsze, gdzie człowiek nie ingeruje. Nieraz trzeba pomóc, bo wiadomo, że trzeba, no ale lepiej, żeby w przyrodę nie ingerować. No teraz właśnie zgonimy ją na oborę, żeby zakolczykować małego bącla, bo tutaj, jak widzicie, już zaczyna dokazywać. Ta starsza jałówka też tutaj, mimo iż, tak jak mówiłam, nie jest w ogóle spokrewniona z tą wycieloną krową, to trzyma się, pilnuje, zagląda, co się dzieje, strzeże tego małego. Zresztą, no możecie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. No maluszek trzyma się bardzo matki, nie odstępuje jej na krok. Ona pomrukuje co chwileczkę, pomukuje, czy jak to powiedzieć, co chwilkę. On też wydaje takie ciche odgłosy. No i zobaczcie, jak ona przemierza tutaj łąkę, a on podąża, ona właściwie podąża krok za matką, no a starsza podąża za tym cielakiem, pilnuje, no bardzo silnie tutaj się
odezwał u nich instynkt stadny, instynkt takiej pierwotnej natury. No teraz zgonimy, nie będę tutaj pokazywać, jak ją zganiamy. Krowa jeszcze się nie zczyściła, no ale też już na oborze będzie widać, czy się do końca zczyściła, czy nie, bo być może trzeba będzie ingerencji weterynarza. No ale to zobaczymy po obserwacjach. To jest dopiero kilka godzin, także to jeszcze jest czas. No a teraz zgonimy, no i będziemy kolczykować mojego bąsla, próbować go napoić, bo ona strzyki ma bardzo duże, także będzie problem, żeby ciele w ogóle w pysk wzięło tego strzyka. No i trzeba tutaj dopilnować, żeby ono się napiło właśnie siary tego pierwszego mleka, bo pierwsze mleko, tak zwana siara, ma bardzo dużo właściwości ciał odpornościowych i ciele koniecznie musi się napić, żeby prawidłowo funkcjonowało, prawidłowo się rozwijało, nabrało wszelkiej odporności, wszelkich takich sił witalnych, które są właśnie zawarte w pierwszym mleku matki, które jest zwane siarą. Ciele już właśnie zaczęło pić. Pierwsze próby podsadzenia cielaka pod wymię nie są wcale takie łatwe. Krowa ma wymię bardzo duże, niskie. No i trzeba było go tutaj nauczyć, gdzie jest mleczko. No ale zobaczcie, jak przestało już pięknie się ciągnie, że hej. Tu zaraz trzeba będzie dać drugiego, żeby pociągnie z tego. Tak? Ma tyle mleka, że mu wystarczy teraz. No tak, niech trochę pociągnie, a resztę trzeba będzie zaraz tutaj zdoić, bo jednak ona ma go bardzo dużo. No bąslu, tu. Tu jest cyco, chodź. Chodź tutaj. No i to tak właśnie, cofię się. Otrzymaj ten nogę. Dobra, to teraz ja będę trzymać, a ty tutaj pocnij ją. Tu jest, o. Trochę ten królewski łebek niżej. No i widzicie, tak wyglądają właśnie pierwsze próby przysadzenia cielęcia do picia, przyuczenie go do picia. Trzeba mu troszkę pomóc, bo zostawić go tak samemu sobie, to jednak będzie to długo trwało, zanim on się napije, a jednak wskazane jest, żeby jak najprędzej się ciele napiło. Trochę już popiła, także księżniczka oporna jest, no. Dobra, czekaj. Masz, weź teraz, ja ją wezmę. Trzymaj tutaj. Trzymaj. Trzymaj mi tę kamerę. Dobra. Aż bądź. Tutaj. Stój spokojnie. I tu. Zobacz. Zginaj ten swój pański łeb. Ty masz cyca ciągnąć, a nie moją rękę. No chodź, 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 chodź. O, tu. Łabrzesz. No, złap cycka, a nie mnie. O, jest dobra, złapała. Ona już trochę popiła, także na razie jej. No masz jeszcze raz chociaż, no. No złap, złap. Tu. O, dobra. Dobra. No ciąg. Aż oporne. Jeszcze raz weź tutaj. No chodź. Tu.
Dobra. Ona popiła już. Ciele się napiło. Ja zdoiłam jeszcze tyle siary, bo jednak nie można tak tego zostawić, żeby krowa czasem nie dostała zapalenia. No i słuchajcie, jest siara. To jest takie właśnie mleko z dużą ilością piany. Jest ono takiego koloru, tutaj żeby wam pokazać, różowego jest to mleko. O, bardzo tłuste, lepkie, klejące, bardzo, tak jak mówiłam, bogate w różne cenne składniki. No i siara też jest, no nie jest ona przeznaczona do spożycia dla ludzi, także to jest krowa dojna, ale teraz ciele musi ją odpoić, mleko musi się całkowicie szczyścić, także taki proces trwa dobry tydzień, żeby można było przeznaczyć go do picia dla ludzi, aczkolwiek są ludzie, którzy siarę poszukują, piją ze względu właśnie na bardzo cenne właściwości, które ona posiada. Z siary również wytwarza się różne kosmetyki do cer, no głównie kosmetyki odmładzające, bo one zawierają właśnie takich dużo cennych właściwości regenerujących, wzmacniających, także jest ona również wykorzystywana do produkcji różnego rodzaju kosmetyków. Tak samo ludzie, którzy ją poszukują, osoby prywatne, spożywają ją, po prostu piją w niewielkich ilościach, co właśnie bardzo, bardzo wzmacnia układ odpornościowy. No, generalnie jest to dla osób starszych polecane i nawet ja mam tutaj taką klientkę, która owej siary poszukuje, ale to już trzeba po prostu przełamać się, wypić to, bo jednak no, sam wygląd, no tak jak tutaj już wam pokazuję, jest to mleko różowe, klejące, takie no nieciekawe, że tak powiem, aczkolwiek bardzo, bardzo cenne źródło witamin, mikroelementów i ciał odpornościowych.